Halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witajcie, kochani. Zaraz sprawdzę, czy mnie słychać. Halo? Czy ktoś może mi napisać, czy mnie słychać, jak zwykle tradycyjnie? Witam Was bardzo serdecznie, kochani moi. Jest już cieplej. O, witam Pani Ilono. Słychać? Dajcie mi znać, czy słychać. U mnie te Wasze wpisy przychodzą z opóźnieniem troszeczkę. Tak więc czekam, czy słychać. Już tu wszystko podłączę. Słychać doskonale. Dziękuję. Dziękuję, Aleksandro, za wpis. Już uruchamiam. Napiszcie mi, skąd jesteście i jaką macie pogodę, bo jestem ciekawa. U mnie jest bardzo ładnie, jest około 16 stopni. Słoneczko. Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteście, jest też ładne słoneczko. Wpiszcie, proszę, jaką macie pogodę i skąd przebywacie, słuchajcie. Witam, panie Ryszardzie. Witam. Już udostępniam. Okej, wszystko jest. Słuchajcie, no nasze kolejne spotkanie przy herbatce. Napiszcie mi, macie, mamy skąd. Ja nic nie słyszę. Pani Ilono, a czy teraz słychać lepiej? Kto jeszcze słyszy? Tu Aleksandra napisała, że słychać. Słuchajcie, ja teraz powiem trochę głośniej. Wrocław zimno. Ale to nic, będzie ciepło. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Skąd jeszcze przybywacie? O, Małgosiu, witam. Witam, pani Wiesławo. Witam serdecznie. Słuchajcie, Warszawa pozdrawia. Późną zimą bardziej niż ciepłą wiosną. No tak, słuchajcie, w kwietniu, kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. W Denver, nie wiem, czy słyszeliście, że spadł śnieg i zostały odwołane loty, słuchajcie. Słychać. Dobrze. Pani Mirosławo, witam serdecznie. Małgosia słyszy. Pani Mirosławo, ja pamiętam z ostatniego naszego nagrania, mam dla Pani nagrodę, ale to napiszę potem w specjalnym wpisie. Kto jest bardzo aktywny podczas naszych spotkań, będzie otrzymywał nagrodę. A co tam? Tak będziemy się bawić. Więc większość napisała, że słychać. Bardzo się cieszę, że słychać. Słuchajcie, moi kochani, no teraz taki czas takiego i spokoju zarazem, i takiego przygotowania się do świąt wielkanocnych. I temat, jedno z takich pytań i tematów, które trafiły do mnie, to jest, jak wytworzyć i zachować pokój w sobie. Poprosił o to mężczyzna, o dziwo. Także bardzo się cieszę, że to pytanie trafiło, ponieważ pan mi napisał, że ja kojarzę się temu panu z osobą, która ma w sobie wiele spokoju. Otóż nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, ale tego spokoju w sobie można się nauczyć. No bo kiedy jesteśmy dziećmi, to mamy w sobie bardzo dużo spokoju, bardzo dużo miłości, a potem życie nam to gdzieś zabiera poprzez to, w jakiej grupie społecznej my się wychowujemy, a także poprzez to, jakich mamy, słuchajcie, przyjaciół, jakich mamy rodziców, dziadków, etc., etc. Ale to nasza rola, aby zachować w sobie ten spokój i aby nad nim panować. To bardzo ciekawe pytanie, jak wytworzyć i zachować pokój w sobie. Pokój i spokój. Słuchajcie, opowiem Wam trochę o tym, co ja myślę i co o tym sądzę. Szczególnie w tym czasie, kiedy powinniśmy się troszeczkę wyciszyć. Wiosna to jest czas przemian. Takich głębokich przemian i w nas samych, nawet tego nie zauważamy, no bo zmieniamy swoje rzeczy, zmienia się otoczenie,
Kwitną drzewa, kwitną piękne kwiaty, wszystko się zmienia, wszystko staje się piękne. No i czas na to, abyśmy my dostroili się do natury i do tej pięknej rzeczywistości. A może jest tak, że to natura dostraja się do nas i zakwitają te piękne kwiaty, śpiewają te piękne ptaki, pojawia się cudowne otoczenie, ponieważ my tacy jesteśmy? To jest pytanie do nas. W którym miejscu w swoim życiu jesteś? Czy ty dostrajasz się do natury? Czy jesteś w takim miejscu, że ta natura dostraja się do ciebie? Życzę wszystkim, aby to natura dostrajała się do ciebie. Kiedy ty promieniujesz pokojem i radością do wszystkich ludzi, świat wokół ciebie jest spokojny. Pamiętaj, tworzysz pokój, będąc pokojem. Nikt nie stworzy pokoju, kto ma w sobie odrobinę, no może nie szaleństwa, ale niepoukładania. Jeżeli ktoś ma teraz ochotę, to bardzo proszę, abyście napisali właśnie teraz, jak ty wywierasz lub chciałbyś wywierać pokojowy wpływ na świecie, na ludzi i na samego siebie. Pozdrawiam, Peter Toruń. Napiszcie mi, jeszcze raz powtórzę to pytanie, jak ty wywierasz lub chciałbyś wywierać pokojowy wpływ na wszystkich na świecie? W swoim otoczeniu może, ale poprzez to tworzymy pokój na całym świecie, moi kochani. Napiszcie mi. Ja tu patrzę, ponieważ spływają mi powoli wasze odpowiedzi, więc czekam, kto napisze pierwszy. Napiszcie mi, co dla was jest pokojem, jak wy ten pokój tworzycie, albo po prostu zapiszcie sobie to pytanie. I na to pytanie napiszcie sobie sami odpowiedź, jeżeli nie chcecie napisać go teraz, może ktoś z was jest skrępowany. Ale chciałabym, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy częścią pokoju i spokoju, który wytwarzamy. Nasze życie, słuchajcie, to stan naszych emocji. I zależy od tego, czy my zadajemy sobie pytanie ze znakiem zapytania, czy też stawiamy wykrzyknik. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Tak wczoraj zastanawiałam się nad tym pytaniem, jak tu temu panu odpowiedzieć, i przyszedł mi do głowy coś takiego, że kiedy powiem teraz do was, do ciebie, do każdego z was, przestań narzekać i zacznij być wdzięczny. I teraz zadam tu pytanie albo stwierdzenie faktu. Przestań narzekać i zacznij być wdzięczny. Potrafisz? To jest pytanie. A teraz powiem to inaczej. Przestań narzekać i zacznij być wdzięczny. Potrafisz? I teraz każdy z was niech weźmie do siebie to, czy tam jest na końcu znak zapytania, czy wykrzyknik. Zrezygnuj z pesymizmu i stań się optymistą. Potrafisz? Czy potrafisz? Nie bądź zawzięty i naucz się przebaczać. Potrafisz? Nie grzesz i bądź cnotliwy. Potrafisz? Gniew zamień na cierpliwość. Potrafisz? Smutek zamień na radość z drobiazgów. Potrafisz? Widzicie, wszystko zależy od tego, czy ja na końcu dam wam znak zapytania, czy wykrzyknik. Ale wszyscy naprawdę to potrafimy. Zrezygnować z pesymizmu i stać się optymistą, a dzięki temu świat wokół nas będzie lepszy. Świat wokół nas będzie bardziej radosny. Gniew zamień na cierpliwość. Popracuj nad tym.
Polecam także nauczyć się myśleć pozytywnie. Czy istnieją pozytywne aspekty i konsekwencje pozytywnego myślenia? Odpowiedź zawsze brzmi: istnieją. Należy być jednak roztropnym, ponieważ większość ludzi stara się dzisiaj, w dzisiejszych czasach szczególnie, aby myśleć pozytywnie. Choć pozytywne myślenie jest dobre, bo każdy z nas zmierza do perfekcji, to słuchajcie, czegoś mu brakuje. Tym czymś jest brak odniesienia do rzeczywistości, bo bardzo ważne jest, abyśmy nauczyli się myśleć pozytywnie, ale nie żyć w surrealistycznym świecie marzeń, tylko zauważyć prawdziwy świat, który jest wokół nas. I bogactwo, i to pozytywne myślenie to nie są tylko pieniądze w banku czy super samochód. Słuchajcie, złe doświadczenia mają swój sens, jeśli je dobrze zrozumiemy, a wtedy możemy się dzięki nim rozwinąć i być bardziej szczęśliwi. Więc nie należy się bardzo umartwiać nad tym, że spotykają nas złe doświadczenia, tylko każdy z nas się przewraca w życiu. Kiedy przewracasz się, potykasz się, należy pomyśleć, że to jest sytuacja, to jest ta chwila. Potknęłam się, ale za chwilę otrzepię się, wstanę, idę dalej, ale bogatsza o pewne doświadczenie. I to doświadczenie jest większym bogactwem niż pieniądze, niż piękny dom, bo to doświadczenie rozwija nas w sobie. W życiu nie ma kar i nagród, są tylko konsekwencje. Nie bądź wykładem dla kogoś, tylko przykładem dla innych. Jakże często my lubimy dawać wykłady, nauczać, jak powinno wyglądać to życie, szczególnie naszym bliskim, przyjaciołom, a my mamy być przykładem tego dobrego życia. My mamy najpierw prowadzić to we własne życie, a potem dopiero konsekwencją tego będzie mówienie o tym, jak to zrobić i co czujemy. Im bardziej pracujesz nad sobą, tym mniej ulegasz emocjonalnej huśtawce, bo jesteś bardziej stabilny i zaczynasz rozumieć, że nieważne jest to, co dzieje się wokół siebie, tylko ważne jest to, jak ty na to reagujesz. I to jest ta umiejętność, którą poznajemy przez całe nasze życie. Jestem bardzo ciekawa, co dla ciebie jest bogactwem. Zróbcie mi teraz taką przyjemność i napiszcie w komentarzach, co dla ciebie, dla każdego z was jest bogactwem. Jestem ciekawa. Podejrzewam, że odpowiedzi będą różnorodne. Dla mnie bogactwem jest zdrowie, zdrowie mojej rodziny, miłość, radość w moim życiu i cieszenie się z drobnych drobiazgów i umiejętność cieszenia się, którą nabyłam. Złe doświadczenia, cierpienie szlifuje nas, jak szlifuje się drogocenne kamienie. Tak, Pani Beato, to dokładnie tak. Dokładnie tak. Co dla was jest bogactwem? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Kontakt z drugim człowiekiem. Pięknie. Dla pani Beaty kontakt z drugim człowiekiem. Co jeszcze? Napiszcie mi to tak. Spływa. Odpowiedzi spływają teraz. Dokładnie, powolutku. Co jeszcze dla was jest bogactwem? O, dla mnie jeszcze przyroda, słuchajcie, piękno przyrody. To, że mogę, to, że ona jest zmienna, to, że mogę ją doceniać, to, że jestem w miejscu, w którym jestem, to dla mnie też jest moim bogactwem. To, że doszłam do tego miejsca, w którym jestem, to też jest dla mnie bogactwem. Bogactwem jest nauka, którą przez całe życie nabyłam, słuchajcie. Zróbmy teraz sobie takie krótkie ćwiczenie, słuchajcie. Potrzebujesz w sobie
spokoju. Postaraj się wprowadzić w swoje życie taką codzienną praktykę wyciszania umysłu o poranku i wieczorem. I teraz zróbmy sobie taką dwuminutową taką terapię. Zastanów się teraz w ciszy, kiedy czujesz spokój i jesteś pełen miłości, zastanów się teraz, jaki to ma wpływ na twoje życie. Kiedy jesteś w spokoju, w miłości, jaki to ma wpływ na twoje życie. No i teraz jestem ciekawa, jakie będą wasze odpowiedzi. O, otrzymałam odpowiedzi, gdy go przytulam, gdy mogę napić się z nim herbaty, gdy wiem, że to ten i mogę się delektować przebywaniem z nim. No pięknie mieć kogoś koło siebie. Dokładnie, bogactwo, zdrowie, radość, życia, spełnienie marzeń. Kasia, pięknie. O, Zbyszek, pozdrowienia z Warszawy. Bogactwem są przyjaciele. Oczywiście. I to bogactwo w postaci przyjaźni należy pielęgnować. W dzisiejszych czasach to bogactwo jest dla nas o wiele bardziej proste, żeby to pielęgnować, ponieważ mamy telefony komórkowe, mamy messengery, możemy zadzwonić, mamy Skype, możemy się widzieć na odległość wielu tysięcy kilometrów. Kiedyś pisaliśmy do siebie listy. Spróbujcie napisać list do swojego przyjaciela, taki ręcznie, słuchajcie, napisany na kartce papieru. To jest dopiero fenomen. Ja mam dwie takie osoby, z którymi wysyłamy sobie listy pisane na papeterii. Słuchajcie, przepiękna rzecz. A teraz chciałabym, żebyśmy zrobili sobie jeszcze jedno ćwiczenie. A teraz napisz, kto lub co sprawia, że czujesz się radosny w życiu. Ty, kto lub co sprawia, że czujesz się radosny w życiu? Kto lub co? Tylko jedno. No, mamy tu odpowiedzi, że przyjaciele, ale jestem ciekawa, kto lub co? Kto lub co? Dla mnie moją radością jest moja rodzina. I przyjaciele. Przyjaciele stają się członkiem rodziny dla mnie. Napiszcie mi, kto lub co sprawia radość w twoim życiu. Kto lub co sprawia radość w twoim życiu? Dla mnie rodzina i przyjaciele. Wolno przesyła się, słuchajcie, tutaj to wszystko, ale poczekamy chwileczkę. O, przyszła jakaś odpowiedź, doszła do mnie. Nikt z nas nie wymienia pieniędzy, samochodów, domów. My ludzie podświadomie wiemy, że prawdziwe bogactwo to to, co daje nam dobre uczucia, żywe, niesztuczne materia, którą tak szybko się nudzimy. Zachwycające widoki, kolory, zapachy i słońce. Pięknie. Oczywiście, że nie wspominamy tu pieniędzy, ale wszyscy dążymy do tego, żeby mieć dużo środków materialnych. Czy potrafimy żyć w ubóstwie? Czy teraz, kiedy mamy ten czas Wielkiego Postu, kiedy przygotowujemy się do świąt, ci, którzy się przygotowują, czy potrafimy podarować komuś rzeczy, które posiadamy? Czy potrafimy ich się pozbyć? Najtrudniejszą rzeczą, jaką mamy do zrobienia w swoim życiu, to zrobić porządek w nas samych, ale ten porządek w nas samych, on zaowocuje szybciej, jeżeli zrobimy porządek w naszych domach. I teraz jest taki czas, że zaczynamy sprzątać, wyrzucać, różne rzeczy, obdarowywać ludzi czymś. Czy jesteś
Czy jesteś w stanie zrezygnować z czegoś, co lubisz, co jest dla ciebie ważne, podarować to komuś dzisiaj? To jest część tej materii, o którą tak bardzo zabiegamy, a nie skupiamy się na tym, co jest w nas. Nie pielęgnujemy przyjaźni, dlatego że nie mamy czasu. My nie potrafimy panować nad czasem w taki sposób, abyśmy też panowali nad sobą. Bo jeżeli my nie mamy czasu na to, żeby ćwiczyć, dobrze jeść, czy nawet na zakupy, i nie mówię o spędzeniu czasu z rodziną, to wszystko wpływa na nas i zabiegani, chorujemy, stajemy się nerwowi, nie ma dobrych relacji. Zrozumienie otaczającego nas świata, zasad w nim panujących, Zbyszek, jestem zdrowa, wiedzie mnie się we wszystkim i mam pozytywne myślenie. Pięknie. Zachwycające widoki, kolory, zapachy i słońce. Pięknie. No właśnie, to wszystko jest dla nas ważne. Ale nauczmy się też, oczywiście, że pieniądze są ważne, bo dzięki nim mamy zdrowie, bo możemy kupić sobie zdrowe odżywianie, zdrowe jedzenie. Dzięki nim możemy sobie kupić coś, co nam jest potrzebne, czyli samochód, który nas zawiezie do pracy czy na zakupy. Dzięki temu możemy kupić sobie coś, co nas cieszy. Ale pieniądze są ważne i należy o nich też mówić. Ale należy też mówić o tym, bo byłoby to zupełnym kłamstwem, gdybyśmy mówili, że w naszym życiu zależy nam tylko na tym, żeby nasi przyjaciele byli wokół nas, o tym, że właśnie widoki zachwycające, jasne, to jest dla nas ważne, wszystko jest dla nas ważne i ten cudowny świat wewnętrzny, o którym piszemy. Pytanie do Was na koniec takie, jak to wszystko, o czym teraz sobie pomyślałeś, czyli teoria, jest zastosowana w praktyce u Ciebie w życiu? Jak Ty zachowujesz spokój w sobie i jak Ty wytwarzasz pokój w sobie, który ma wpływ na pokój na całym świecie. Jak Ty to robisz? Jak Ty do tego dochodzisz? Albo jesteś w takim miejscu, że musisz coś zmienić, aby do tego pokoju i spokoju w sobie dojść. Dawanie sprawia radość, a odrzucenie pogoni za nowymi rzeczami daje nam wolność. W dzisiejszym świecie zbyt wiele nas uzależnia i tracimy spokój wewnętrzny. My jesteśmy uzależnieni, tak pięknie pani Beata napisała, my jesteśmy uzależnieni od cyfryzacji i to jest i dobre, i złe. My jesteśmy, bo gdyby nie to, nie mogłabym się z Wami dzisiaj kontaktować. Jesteśmy uzależnieni od czynników zewnętrznych, jesteśmy uzależnieni od komercji. Bo czy teraz, idąc przed świętami do sklepu, skupiamy się na tym, ile możemy zjeść, czy kupujemy za dużo, bo tak wypada, bo taka jest tradycja? A może warto podzielić się z kimś, kto ma mniej, kto nie ma pieniędzy, kogo nie stać na to jedzenie? Może warto o tym pomyśleć? Nie skupiać się tylko na sobie i zacząć od dziś, od teraz, budować spokój w sobie, który zbuduje pokój w naszych domach i pokój dla naszych przyjaciół. I ja dziękuję panu Krzysztofowi za ten temat, bo on jest po prostu magiczny i szczególnie w tym pięknym czasie. I wam życzę, żegnając się z wami, abyście mieli jak najwięcej zrozumienia w świecie, pokoju, spokoju w sobie, pokoju w sobie, pokoju w waszych domach, w rodzinach i abyście się zastanowili właśnie dzisiaj i teraz jeszcze po naszym spotkaniu, co musicie zmienić albo co udoskonalić, żeby ten pokój na świecie nieść. I z takim spokojem i miłością przesyłam wam moc pozdrowień i ucałowań i życzę wam wspaniałego dnia czy wspaniałego wieczoru, gdziekolwiek jesteście i jaką porę dnia macie. Wszystkiego dobrego dla was.